Mojżesz u faraona. Mojżesz po długiej podróży przybywa wreszcie do Egiptu. Lecz kto to czeka go na drodze? Kim jest ten stary człowiek, który wyszedł mu na spotkanie? Mojżesz poznał go od razu. To jego starszy brat Aaron, któremu Bóg kazał wyjść Mojżeszowi naprzeciw. Mojżesz bardzo ucieszył się, ujrzawszy brata. Uściskał go mocno i opowiedział o wszystkim, co usłyszał od Boga przy płonącym krzewie. Potem razem weszli do Egiptu. Pierwsze kroki skierowali do Izraelitów, by powiedzieć im, że Bóg nadchodzi z pomocą. Już niedługo udadzą się do ziemi obiecanej. Uradowani ludzie zaczęli wołać: nareszcie skończy się nasza udręka, nadchodzi kres naszej niewolniczej pracy i całej naszej niedoli. I zaczęli gorąco dziękować Bogu. Mojżesz z Aaronem udali się następnie do faraona, który mieszkał w ogromnym pałacu. Dawny, zły faraon już nie żył, ale obecny był jeszcze gorszy od tamtego. Siedział teraz we wspaniałej sali, otoczony przez dworzan. Mojżesz z Aaronem podeszli do niego bez lęku. Wiedzieli, że Pan Bóg czuwa nad nimi. Stanęli przed faraonem i powiedzieli: tak mówi Pan. Pozwól odejść memu ludowi z Egiptu. Oblicze faraona zachmurzyło się. Nie zgadzam się, odrzekł. Lud izraelski ma tu pozostać i nadal mi służyć. Wtedy Mojżesz i Aaron powiedzieli: Panie, lud ten jest ludem Bożym i tylko Bóg może mu rozkazywać. Ty zaś powinieneś być posłuszny Bogu. Faraon wpadł w straszny gniew. Nie znam waszego Boga, krzyczał, i nie zamierzam wcale go słuchać. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Jestem panem ludu izraelskiego i pozostanę nim na zawsze. Odtąd będziecie jeszcze ciężej pracować niż dotychczas. A jeżeli swojej roboty nie wykonacie, otrzymacie chłostę dotkliwszą niż kiedykolwiek. Dalej, Mojżeszu i Aaronie, a wy obaj bierzcie mi się zaraz do roboty. Zrozpaczeni bracia opuścili pałac. Pan Bóg doprowadził jednak do tego, że zły i zarozumiały faraon stanie mu się posłuszny. Zostanie ukarany za swą pychę i nieposłuszeństwo. Bóg ześle na niego i na złych Egipcjan 10 strasznych plag. Najpierw w rzece płynącej w Egipcie zamiast wody pojawiła się krew. Ludzie nie mieli co pić. Potem pojawiły się miliony żab. Wchodziły one do domów, skacząc wszędzie, po pokojach, po jedzeniu, po łóżkach. W żaden sposób ludzie nie mogli ich przepędzić. Wtedy faraon przeraził się. Rozkazał zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł do nich: pozwolę odejść ludowi izraelskiemu, jeżeli usuniecie te żaby. Mojżesz poprosił Pana Boga i wszystkie żaby zniknęły. Gdy plaga minęła, faraon, którego już strach opuścił, powiedział: wprawdzie obiecałem, że wypuszczę was z niewoli, ale tego nie uczynię. Cały lud izraelski nadal tu pozostanie. Wtedy spadły na Egipt nowe plagi. Pojawiły się mnóstwo much, całe miliony, kąsały ludzi i faraona. Potem przyleciały niezliczone chmary komarów, które cięły jeszcze dotkliwiej niż muchy. Ludzie nie wiedzieli, gdzie ukryć się przed nimi. Wtedy faraon znowu skłamał. Obiecał, że wypuści lud, ale gdy plaga minęła, nie dotrzymał słowa. Odtąd z winy faraona działo się coraz gorzej w Egipcie. Wszystkie zwierzęta zaczęły chorować. Pędały krowy i owce, ale zwierzęta Izraelitów były zdrowe. Potem zaczęli chorować ludzie. Ciała ich pokryły się wrzodami. Wszyscy bardzo cierpieli. Wreszcie spadł wielki grad. Nigdy dotąd nie widziano tak ogromnego. Grad zniszczył wszystko. Powalił zboże, drzewa pozbawił liści, połamał kwiaty, a faraon ciągle nie chciał usłuchać Pana Boga. Teraz przyszły jeszcze gorsze plagi. Nadciągnęła szarańcza. Szarańcza to owady pojawiające się gromadnie. Gdy patrzy się na nie z daleka, wydaje się, że płynie chmura. Niebo nad Egiptem aż pociemniało, tyle jej było w powietrzu. Szarańcza spadła na ziemię i pożarła wszystko, co się tylko dało. Liście, kwiaty, trawę. Kraj został zupełnie spustoszony. Wreszcie spadła na Egipt nowa plaga. Zniknęło słońce. Zapanowała noc i zrobiło się tak ciemno, że z odległości 2 kroków nie można było nic dojrzeć. Nawet w południe, gdy słońce najjaśniej świeci, było ciemno jak nocą. Ciemności trwały przez 3 dni. Wystraszeni ludzie kryli się po domach, tuląc się do siebie i bojąc się wyjść na dwór. Przerażony faraon też nie opuszczał pałacu, a mimo to nadal uparcie nie chciał usłuchać Boga.
Już wkrótce jednak zostanie do tego zmuszony, bo Pan Bóg nie pozwala się z siebie naśmiewać. Na koniec przyszła najstraszniejsza ze wszystkich plag. To, co nastąpiło, wydarzyło się nocą, gdy Egipcjanie, niczego się nie spodziewając, jak zwykle położyli się spać. Tej nocy nikt spośród ludu izraelskiego nie spał. Wszyscy czuwali ubrani, przygotowawszy się do drogi to, co chcieli ze sobą zabrać. Bóg przez Mojżesza rozkazał, aby byli gotowi do podróży, gdyż tej nocy wyruszą do ziemi kananejskiej. Trzeba było jednak coś zjeść przed drogą. W każdym więc domu matka piekła chleb, a ojciec zabijał baranka. Potem przygotowano świąteczny posiłek. Na stole leżał chleb i mięso baranka. Było to przecież prawdziwe święto. Tej nocy Izraelici mieli zostać nareszcie uwolnieni z niewoli egipskiej. Czy wiesz, co jeszcze uczynił każdy ojciec? Wziął z sobą krew baranka i wyszedł z domu, a potem pomazał nią futrynę drzwi. Najpierw z prawej, potem z lewej strony i na górze ponad drzwiami. Wszyscy ojcowie tak postąpili, potem drzwi zamknięto. Zapadła noc. Ostatnia noc ich udręki. Tej nocy przyszła do Egipt ostatnia plaga. Wydarzyło się coś strasznego. Z nieba stąpił anioł śmierci i szedł ulicami, wstępując kolejno do wszystkich domów. Wszędzie, gdzie się zjawił, umierał we śnie najstarszy syn. Anioł wszedł do pałacu Faraona, nie omijał bowiem żadnego domu egipskiego. Dotarł w końcu także do domków zamieszkałych przez Izraelitów. Były to małe, skromne domy, do których łatwo mógł się dostać, a jednak do nich nie wstąpił. Gdy zobaczył drzwi pomazane krwią baranka, mijał je i szedł dalej. Bóg zakazał mu przekraczać progi domów, gdzie na drzwiach zrobiono znak krwią baranka. Krew baranka ocaliła lud izraelski. Wykonawszy swe dzieło, anioł powrócił do nieba. Tej samej nocy lud izraelski spożył ostatni posiłek na ziemi egipskiej, obchodził święto wyzwolenia. A Egipcjanie? Oni nie świętowali, lecz gorzko płakali w swych domach. Zrozumieli nareszcie, że ponoszą karę za swe winy i za winy złego Faraona. Na wszystkich padł wielki strach. Na Faraona również, bo i jego najstarszy syn umarł tej nocy. Wtedy Faraon zawołał: powiedzcie ludowi izraelskiemu, że pozwalam mu odejść. Egipcjanie natychmiast pobiegli do Izraelitów, znosząc im różne piękne rzeczy ze srebra i złota. Weźcie sobie to wszystko, wołali, tylko wynoście się stąd czym prędzej. Rankiem cały lud, dorośli i dzieci, ruszył w drogę. Zabrali ze sobą krowy, owce i wszystkie drogocenne przedmioty wzięte od Egipcjan. Byli bardzo, a bardzo szczęśliwi. Wreszcie odchodzili do swego wymarzonego kraju, do Kanaanu.